witam. Witam na kanale Się Naprawi. Dzisiejszy odcinek 156 napraw. Pomalujemy sobie tutaj zaciski. Kolorek to będzie dosyć fajny kolorek. Zobaczycie za niedługo. Ale najpierw trzeba przygotować tutaj powierzchnię. A w skrócie, no trzeba tutaj wygładzić, zmatowić, żeby lakier się trzymał struktury zaciskowo tutaj hamulcowej. I taka sytuacja. Hemoglobina, fizyka, lakiernictwo. Taka sytuacja, nie? A teraz już na poważnie. Ja to zrobię ręcznie, bo zacisk nie wygląda źle. No i dobra, wstępnie to jest wyczyszczone, wystarczy. Teraz tutaj sobie ten drucik sobie zdejmę, żebym lepiej tutaj podocierał te właśnie szczeliny, nieszczeliny, miejsca właśnie. Ogólnie ta blaszka przeszkadza. Następnie tutaj zaraz sobie otłuszczę, umyję. No i wstępnie tak sobie pokleję, zabezpieczę elementy, fragmenty, które nie będą malowane. Najpierw sobie zapodkładuję, a następnie będę lakierował już na właściwy kolor. Później dam bezbarwny i widzimy się za chwilę. Blaszka zdjęta. Sobie teraz wyszczotkujemy kurz, pył. A następnie sobie otłuścimy break cleanerem, żeby było elegancko i inne rzeczy. No i dobra. Otłuściłem sobie. Proszę ja was. Teraz sobie będziemy zaklejali różne tutaj rzeczy, których niekoniecznie będziemy chcieli malować. Przygotowane sobie zapodkładujemy lakierem takim z dwóch składników, nałożę pędzelkiem, umieszałem sobie dwuskładnikowy podkład epoksyd z utwardzaczem,
sobie będziemy pędzelkowali. No i pomalowane. Wyschnie baza, bezbarwny i tak dalej. A kolorek jaki będzie? Będzie taki fiolecik. Fiolecik z firmy Maxi Color. Po taniości. Coś takiego będzie. Jak Milka. Podeschło. Teraz bezbarwnym troszkę i będzie finito. Pięknie. Milka. Cholera. Kamera mi wariuje. Milka. Podeschło. Więc możemy sobie pozdejmować taśmy, papiery i inne rzeczy. Zobaczcie. Szybko. Tanio. I co najważniejsze, ja już od kilku lat używam tutaj właśnie najtańszych sprayi do malowania. Nie kupuję żadnych żaroodpornych i innych tego typu rzeczy. Ja się w takie coś nie bawię. Po prostu robię tak jak teraz na tym filmie. Farba nie odchodzi, nie schodzi. Jak widzimy, bardzo ładnie pomalowane. Założymy felgę. To jeszcze raz wam pokażę, jak to wygląda z kołem. Więc zaraz widzimy się ponownie.